Hej, cześć, siemaneczko, zdróweczko wam wszystkim, ja jestem Reksiu, a to jest kolejny, czwarty konkurs na moim kanale z Humble Bundle, a dokładnie tym razem z Humble Weekly Sale Nordic Games. Moi kochani, tym razem do wygrania są takie gry jak Red Faction, Armageddon, Supreme Commander, Commander for the Alliance, The Guild 2 i Neighbors from Hell Compilation. To są gry, które w konkursie możecie wygrać, ale podpowiem, nie tyle co podpowiem, co powiem wam jeszcze jedną sprawę, że jeżeli nie jesteście dorośli, nie macie własnej karty kredytowej, coś, poproście rodziców, dajcie im tam dwie dychy i poproście ich, żeby wam kupili gry za $6, bo za $6 są gry w tym momencie takie jak Painkiller, Hell and Damnation, Gothic 4 Arcania, Darksiders 2 i Spellforce 2 Faith in Destiny. No więc gierki są naprawdę zarąbiste za to $6. Szczerze powiedziawszy, za te gry za jednego dolara są też nie najgorsze, ale te za 6, no powiem wam, zajebiste są. Dobra. To chyba tyle, co mam wam do powiedzenia. Tak jak zawsze, są to gry na Steama, poza Nightbars from Hell Compilation, więc raczej tego nie będzie można wygrać, ewentualnie jeszcze zobaczę, jak to zrobię, ale raczej się nie nastawiacie, że to będzie można wygrać. Raczej gry tylko te na Steama lub oryginalne, akurat tutaj są wszystkie na Steama. Więc dobra. Oczywiście zasady całe i cała istota konkursu jest w opisie, więc radziłbym przeczytać, żeby nie było, no, że ktoś tam nie wiedział, że coś tam. Aktualnie od tego momentu macie jeszcze 3 dni, jak ja to nagrywam, 3 dni, 6 godzin, czyli pewnie 3 dni, 5 godzin, jak wy to oglądacie, do pisania komentarzy, zgłaszania się do konkursu i tak dalej. Dobra, to już chyba tyle. Mam nadzieję, że wam cała akcja się bardzo podoba. Jeżeli możecie, to pomóżcie mi to jakoś rozpromować te konkursy, bo fajnie by było, gdyby wiedziała o nich jakaś większa ilość osób. I hej, cześć, papa. Adios, my friend. This October 3rd, you have my sword, and you have my bow, and my axe, and my over 700 other weapons, runes, spells, herbs, potions, amulets, rings. RTS and RPG. Why have one if you can have both? Ogres and orcs, dragons and shaitan. Dwarves and elves, why have one if you can have all of them? I don't know about you, but as you can probably tell, they sure got me excited.